Kolejny wielki dzień, wielka radość, że znów przybywam do fortu. Jest to 9. wystawa. Tym razem chcę pokazać zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych, tytanowe góry. Jaka zbieżność, niesamowita dzisiejszy koncert Trybunich Tutków. Muzyka góralska z naszego Podhala, góry amerykańskie. Jak to się ma do siebie? No wspaniale, no, każdy góral przynajmniej raz w życiu powinien być za wielką wodą. I tu się sprawdza takie porzekadło. Można powiedzieć, że górale są bardzo tacy ekumeniczni, a mianowicie tak muzułmanin przynajmniej raz musi w roku być w Mekce, tak samo góral przynajmniej raz w swoim życiu musi być za wielką wodą. I wtedy jest to góral z krwi i kości. Spotykamy się z powodu szczególnej okoliczności. Otwieramy 3 nowe pracownie. Pieniądze dało Porozumienie Dzielnic Nowochódzkich, żebyśmy mogli dobrze wyposażyć te pracownie, żeby młodzież nowochódzka miała dobrze zagospodarowany czas w taki sposób, który rozwija. Świętujemy piękne rzeczy, które tutaj są, wszystkie zrobione przez dzieci, dobry klimat i dobra atmosfera. Temu przyszliśmy wspólnie z sąsiadami na zgliszcza. Pani dyrektor potwierdzi, zgliszcza i ruiny. Budynek opuszczony przez dom małego dziecka nadawał się do kapitalnego remontu. Pełne koszty remontu musieliśmy pokryć z własnych pieniędzy, z pieniędzy Stowarzyszenia Usiemacher. I właśnie stojący tutaj siemachowcy z górali doprowadzili do tego, że dzisiaj Siemacher wygląda super. Wszystkim bardzo dziękujemy. Gromkie brawa. Cześć, witam. Cześć, Leziu. Dzień dobry. Przyjechałem zobaczyć szopeczkę, bo słyszałem, że zrobiłeś i ciekawy jestem, jak to wygląda. Bardzo się proszę. No, jeszcze nigdy nie widziałem. Dawno się nie było. Zapraszam na tym. Super roboty mam, no, nie ma kiedy pan. Nie ma problemu. Proszę bardzo. No i co? No. Jakie wrażenie masz? No zobacz, no, super. Leży sobie. Super. No. Ileś to robił? No trochę czasu poświęciłem, mój drogi. To znaczy tak, ile? Miesiąc, dwa? No to ciężko pan, to co? Pół roku? 7 miesięcy. A słuchaj, tu jeszcze będą jakieś figurki. No będą laleczki, mój drogi. Laleczki no, będą. To jest... znaczy co będzie? No święta rodzina. Czech Królowie, jak zwykle, proszę tak? Ciebie, no może Lajkonik, bo to przecież Kraków. A, widzisz, no właśnie, a, no, no właśnie. A wiesz, a Krakowiak i Krakowianka? No tak, musi no, być. No właśnie. A no, gdzie te laleczki? Będą robione w domku, a, w mój domu. Drogi. I żona nie protestuje, że no, bałagan w domu? No, nie. No słuchaj, zawsze protestuje, no ale musi jakoś to... Ja sądziłem, że ty jak sklep metalowy ze śrubkami
blaszek różnych tego, że to będziesz robił z jakiej, wiesz, metalową szopkę, to się pewnie da, mój drogi. Ale w zasadzie ta okleina to przecież metal, nie? Zgadza się. Bo to aluminium. Zdzie. Więc tradycji stało się zadość, jeżeli chodzi o sklep metalowy. Tak jest. Sklep znajduje się w Nowej Hucie, na osiedlu Górali tu jesteśmy, zgadza, nie? Zgadza się. No ty rodowity nowohucianin nie jesteś, nie ale z Nową Hutą jesteś związany tutaj przez parę lat. Od 15 lat, nie? No, można powiedzieć, że jesteś nasz. Z Nowej Huty. Ale krakowski. No ale nasz.